Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo cieszę się, że mogę parę słów do Was skierować. U mnie już jest godzina 11, po 11 wieczorem. Dzisiaj jestem po całym dniu. No takich wydarzeń, o których właśnie wiecie i w których też w tym momencie uczestniczycie, bo no właśnie przeżywam taki czas, że mój tato właśnie odszedł. Dziękuję Wam za Waszą modlitwę, za wsparcie, za to, że niejednokrotnie właśnie docierały do mnie właśnie różne takie miłe też i słowa i zapewnienie właśnie o modlitwie i o takiej też pamięci. To jest takie, myślę, że bardzo miłe. Ja też o Was pamiętam, jestem wdzięczny za to wszystko, co doznałem właśnie też pracując w parafii świętego Ferdynanda. To dla mnie właśnie coś takiego wielkiego. Na pewno to, co chcę powiedzieć, to parę słów właśnie takie, że jest to taki trudny moment, bo po ludzku można różne rzeczy sobie myśleć, układać. Gdzieś w tym wszystkim przebija się w głos, taka, głos Pana Boga, który ma swój plan. Ja wierzę właśnie, że Pan Bóg ma swój plan co do wszystkiego, co nas spotyka. No mnie akurat w tym ostatnim czasie, po Bożym Narodzeniu, w sumie praktycznie w Boże Narodzenie dopadł ten wirus, który jest tak powszechnie znany właśnie w całym świecie. I tutaj no właśnie to takie trudne, bo kiedy ja zaczynałem chorować, kiedy miałem temperaturę, to byłem w Wigilię, jeszcze nie czułem właśnie tego, że mam temperaturę, że mam tego wirusa i też przebywałem właśnie z moim tatą i z moim bratem i kiedy następnego dnia przyjechałem na Boże Narodzenie znowu, bo mam bardzo blisko od mojego domu do mojej parafii. Pojechałem właśnie do domu, już miałem właśnie większą temperaturę i tak praktycznie tylko wszedłem, zmierzyłem temperaturę i uciekłem, bo wiedziałem, że mogę kogoś zarazić. Nigdy by mi do głowy nie przyszło, że może to się tak skończyć. Lekarze od razu chcieli, żebym poszedł do szpitala, żeby po prostu, żeby mnie przebadać, a jeśli będzie tylko możliwość zostania, to żebym został po to, żeby mnie przyleczyć, bo wiedzieli, że różnie przebiega właśnie ta choroba. Poszedłem do tego szpitala, zostawili mnie i praktycznie parę dni po tym już tato też zaczynał dostawać gorączkę, dlatego też tak w skrócie powiedziawszy, tato dołączył do mnie właśnie do szpitala i żeśmy tak razem się leczyli. To był nieprosty też czas, ale nigdy by mi nie przyszło do głowy, że to może być droga dla taty właśnie taka już ostatnia właśnie w życiu, gdzie tato podpowiadał, że, no, że już chyba z tego nie wyjdzie ze szpitala. To w ogóle nie chciałem rozmawiać, bo to dla mnie było w ogóle nie do pomyślenia, gdzie tato, patrzyłem, że tak sprawnie wszystko robi, że tak jakby odzyskuje siły jeszcze no właśnie takiego życia codziennego, różnych rzeczy, no, że tak normalnie funkcjonuje. No, było tak, że temperaturę ciężko było zbić, że wiele nocy żeśmy razem nie przespali. Na pewno to był piękny czas, bo żeśmy dużo razem właśnie przeżyli. No, ale w międzyczasie właśnie po kilku nocach nieprzespanych tato rano wychodząc z łazienki się po prostu zasłabł i przewrócił. Ja nie zdążyłem dolecieć, nie myślałem nawet, że tato się osunie i właśnie wtedy też złamał nogę i to się zaczęła taka dla taty droga krzyżowa tak naprawdę, ja tak uważam i no właśnie musiał być przewieziony do szpitala innego, na oddział, do szpitala takiego, gdzie jest covidowy oddział właśnie ten operacyjny, jak to się nazywa, ortopedyczny, no właśnie. No i tam wielka pustka, okazało się, że w tej dziedzinie, której tato był właśnie połamany, to był sam, zamknięty. Wchodzą już zupełnie obcy lekarze czy tam pielęgniarki, wchodzą tylko na chwilę. No i musiał leżeć, czekał na operację, później po operacji też leżał. Bardzo to jakoś szło właśnie opornie. Płuca, które już trochę się podleczyły, zaczęły się cofać. W skrócie mówię, później zaczęło tak już atakować, że tato nie mógł oddychać. No te momenty, dużo żeśmy rozmawiali przez telefon, przez wideo rozmowy. Tato już mówił, że to już nie da rady, ja też znowu nie wierzyłem,
aż w pewnym momencie już zaczął pokasływać i pojawiła się też krew, to ja już myślę sobie, że to już nie żarty, nie da się tego usprawiedliwić. Lekarz przyszedł, mówi, no to jak już panu jest ciężko oddychać, to musimy pod respirator. I to kolejna stacja Drogi Krzyżowej, ja to tak nazywam, pod respiratorem to już zero kontaktu. Udało mi się tam dotrzeć, bo jakoś po prostu za kapelana wchodziłem na oddział właśnie ten intensywnej terapii. To widoki są takie no, dość przerażające. To nawet niektórzy mówili, czy ja jestem tak odporny na to, żeby widzieć, gdzie ludzie po prostu pod maszynami pracują, maszyny za nich. No tam raczej się nie wchodzi, gdzieś tam za szybami ktoś tylko obserwuje wyniki, ale to, no, to jest całkiem oddzielna, że tak powiem, opowieść tego wszystkiego. To trudne. Wierzyłem, że status tego wyjdzie. Nie pomyślałem, że to się może skończyć. Każda nadzieja, jaką dawali lekarze, to myślałem, że to jest to i to właśnie będzie, to będzie w tym 10% tych ludzi, którzy wychodzą spod respiratora i udaje im się dalej żyć, bo tak mi mówili. Chociaż z tego oddziału mówili, że chyba tam parę osób tylko wyszło od początku właśnie tej choroby, którzy byli podłączeni pod respirator. No ale niestety 3 tygodnie ta walka trwała pod respiratorem, no i później zaczęły się bakterie pojawiać, które swoje właśnie robiły i no trudno to było bardzo, no i tato już jakby zakończył tam życie. To taki przebieg może tego, co mnie spotkało, dlatego tak chciałem się może podzielić z wami, żebyście wiedzieli właśnie, jak to życie wygląda. Co więcej, mogę powiedzieć właśnie, że no, tato dla nas zawsze był takim wielkim autorytetem. My potrafiliśmy z bratem godzinami siedzieć i to była dla nas największa przyjemność i opowiadać właśnie, jak wiele zawdzięczamy tacie. Dlatego wiem, że każdy ojciec powinien być autorytetem, ale my mieliśmy naprawdę takiego tatę, który się cieszyliśmy wszystkim. Wszystkim od lat właśnie najmłodszych i to było. No to była taka właśnie naszą taką radością. Zawsze tato dawał nam takie bezpieczeństwo, też uczył nas pewnych rzeczy. My tak naprawdę ze słów to tak go pamiętamy no dużo, szczególnie te ostatnie dni, bo pamiętamy co do przecinka, że tak powiem, wszystkie słowa, które nam powiedział, no bo one były to już takie krótkie, ale takie trochę związane jakby dla nas właśnie z testamentem, ale no właśnie przez całe życie pamiętamy, jak tato wiele nam rzeczy jakby pokazywał. Przede wszystkim to, co mogę tak powiedzieć, podzielić się, to był tak wszechstronnie rozwinięty. Praktycznie dla niego nie było rzeczy nie do zrobienia, szczególnie jeśli to było związane z jakąś potrzebą właśnie naszą. Był też bardzo silny fizycznie, bo tak od młodych lat też zaszczepił w nas właśnie to, że ćwiczyliśmy, ale oni po prostu też, tato ze swoim bratem, to robili to praktycznie profesjonalnie. Ta siła też nam imponowała, ale wiecie, to było coś pięknego, że tato nigdy nie przechwalał się, że tak powiem, że jest w czymś lepszy, albo nie poniżał żadnego człowieka. I to było dla nas takie niesamowite, że my wiedzieliśmy, że jest super bohaterem dla nas, ale nigdy o tym sam nie mówił. Po prostu my się sami gdzieś tam dowiedzieliśmy. Dlatego ta skromność, to dla mnie to jest tak coś wspaniałego, że jak teraz spotykamy właśnie ludzi, którzy są skromni, to jest takie bardzo piękne odkrywanie tych ludzi, którzy mają tak piękne wartości, a nie muszą wszystkiego jakby od razu pokazać. A to, co też chciałem powiedzieć, że siła jego to była, nie wynikała z jakichś tam innych rzeczy, że się na czymś zna, czy coś wie, czy jest lepszy właśnie od kogoś, tylko od najmłodszych lat myśmy widzieli, że siła to jest w Panu Bogu. Tak dużo godzin modlitwy. Praktycznie wszędzie wychodził do pracy, pamiętamy, że się modlił, wracał z pracy, modlił się, na działce przyjeżdżał, modlił się, wyjeżdżał z działki, modlił się, różaniec wieczorem. W tej takiej normalnej codzienności nie zaniedbywał swoich obowiązków i bardzo często był zmęczony, normalnie zmęczony pracą, bo u nas tak było przez wiele lat, że babcia zachorowała i ona była u nas w domu, tato pracował i później. Kiedy tato pracował, mama właśnie, dlatego tak jest też mama wspaniała, że ona poświęciła swoje życie niemal 17 lat właśnie
opiekowała się babcią. Tatu po pracy wracał zmęczony i opiekował się dalej, noce nieprzespane. To nie było właśnie takie proste, no ale właśnie to wszystko jakby, no, tak by podołał i nigdy nie zaniedbał właśnie modlitwy i ta siła właśnie od Pana Boga, która wychodziła, to dla nas jest taką z moim bratem właśnie inspiracją i powiem tak, że często sobie tak mówię, że ja jako ksiądz, żebym tyle godzin się modlił co tato, to by było właśnie tak dobrze. Staram się, na pewno takim testamentem dla nas, ostatnie słowa, które tato powiedział do nas, takie bardzo świadomie, kiedy już był podłączany pod respirator, bo byliśmy na takiej wideo rozmowie, to tato powiedział: módlcie się za mnie, módlcie się za mamę. To na pewno takie zadanie. Dlatego jestem bardzo wdzięczny wam, że też modlicie się. Ja tak szczerze powiem, to nie jest dla mnie jakaś tajemnica, że myślę sobie, że najbliższe osoby najbardziej modlą się za swoich właśnie bliskich, bo my mamy chyba coś takiego, że tak łatwo nam powiedzieć, że modlę się, tak, pomodlę się za ciebie, tak, będę pamiętał, ale to jest tylko często, to są słowa, takie pobożne życzenie, ale zawsze ta osoba najbliższa to chyba będzie bardzo pamiętała. Ja wam bardzo dziękuję za to, że właśnie byliście teraz na tej mszy świętej, że modliliście się, bo dla mnie to taki ważny znak, że wcale nie musieliście tutaj być, bo wcale nikt nie będzie wam dawał jakieś nagrody za to, albo może jakieś wdzięczności, bo ja też może wszystkim nie jestem w stanie podziękować, chcę tak powiedzieć to ogólnie. Dlatego dla mnie jest to takie ważne, tym bardziej jeszcze, kiedy tato właśnie już myślał o odejściu, to mówił, że to takie trudne, bo kiedyś wszyscy mieli takie pożegnanie, że przy nich była rodzina, a widzicie, wy przy mnie nie możecie być. Dlatego my po prostu modlimy się teraz, ile tylko mamy sił. Jest to dla nas też radością i taką wdzięcznością za to, co tato zrobił. I dziękuję wam, jeśli po prostu gdzieś w tym towarzyszycie. A myślę, że modlitwa to nie tylko właśnie pomaga tym, za których się modlimy, ale też nam samym. Po prostu ona działa cuda. Dlatego jestem bardzo wdzięczny księdzu proboszczowi, Zdzisławowi, całej parafii, wam wszystkim, którzy jesteście, za tą właśnie wielką pamięć. Ja o was pamiętam, jestem niesamowicie wdzięczny i pamiętajcie, że kiedykolwiek się spotkamy, to praktycznie tak czujmy się, jakbyśmy byli rodziną, nawet jak będziemy już mało się kojarzyli, bo tak może też kiedyś tak być. Dlatego pozdrawiam was wszystkich, dziękuję bardzo, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.